Hej, hej, moi drodzy, was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w nowym tytule. Przyznam się szczerze, trochę tak szukałem, co by to zrobić, no bo zostaje tylko High Rise City. Mówię, jedna gra na kanale to tak średnio. Poza tym nie chcę tak ciągnąć tych serii, bo u mnie nie są to typowe serie, wiecie, z ogrywania danej gry, tylko po prostu chcę wam je pokazać. Może częściowo zachęcić, jeżeli by ktoś szukał informacji, czy nie. A nie chcę tam ciągnąć jakichś takich wielkich gameplayów po 30-40 odcinków, przynajmniej nie do końca mi się to widzi, bo chcę ciągle coś nowego. No wiecie, o co chodzi. I teraz jest coś nowego, znaczy nowego. To wcale nie jest takie nowe, to w tamtym roku już gdzieś się pojawiło. To nadal jest w Early Accessie, ale ma sporo jakichś tam kolejnych dodatków, więc mówię, dobra, zerknę, co to jest. No i troszeczkę mam, jak zwykle przy takim pierwszym podejściu, mieszane uczucia, bo to jest podobno coś jak City Skylines pomieszane z Factorio, mniej więcej, więc tak się zastanawiałem, bo ani jednej, ani drugiej gry za bardzo nie przepadam za nimi. Zobaczę, dobra, weźmy sobie poziom średni, zobaczymy, jak to wyjdzie, wszystko podnosi transportu. No właśnie, tutaj jeszcze to jest taki motyw, że ten transport jest dość istotny, podobno te drogi i cała sieć tego transportu jest tu ważna. No dobra, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Podejrzewam, że zrobię dwa, może trzy odcinki. Nie wiem, jak będzie szybko się posuwać nasza gra tutaj, więc trudno mi powiedzieć. Ale zobaczymy. No dobra, mamy samouczek, bo pierwszy raz w ogóle w tym jestem kompletnie. Czy aby. Tak, chcę, żeby się pojawiały. Budynki może stawiać przy drogach. Wybuduj drogę w pobliżu wzdłuż siarki. A jest po polsku. Tak jak widzicie. No co prawda, widzicie, te polskie literki są takie. Każda z innej beczki. Ale okej, okay, niech będą. Przynajmniej widać, że jest po polsku. Budowa pierwszego miasta. Informacje panowie przeprowadzą cię przez kolejne kroki. Okej. Okay. Kliknij, aby budować drogi, budynki, aby je przesuwać i wyburzać. Ruch kamery. AWSD. Dobra. Czy to jest mój teren? Chyba tak. Samouczek, siatka budowy. No dobra. Zobaczmy, co tu ciekawego pokazuje. Siatka 0. Aha, można sobie bez siatki, czyli tak, albo to zostawię sobie siatkę. Okej, okay, to wiem. Dobra, mieliśmy robić drogę. Mieliśmy ją postawić, ale gdzie? W pobliżu wzdłuż siarki żelaza. Dobra, jak to wygląda? Co to jest? Złoże miedzi. Siarka jest. Żelazo. A, czyli gdzieś teoretycznie tu, bo tu też jest żelazo. To jest żelazo i tu jest miedź. Ale tak, żeby była siarka przy żelazie, to no nie widzę. Aha, tu mamy ograniczenie chyba naszego terenu. Zobaczę, bo może gdzieś w innym miejscu będzie. Tu znowu mało, więc zakładam, że to nie jest najszczęśliwsze miejsce. Wydaje mi się, że jednak tu byłoby chyba najlepiej. Być może tu nawet te dwie drogi jakoś by dały radę zadziałać. Tu mamy siarkę, tu w razie czego nie wiem, co tu górę. Iryt, o kurde, grubo. Dużo miedzi jest wokoło, widzę, więc dobra. No to co, spróbujmy. Droga żwirowa. Okej. Okay. Nie wiem, jak to się. Daleko, aha. No dobra, może jakoś tak. Nie wiem, jak na wszelki wypadek odsunę to. Znowu będzie krzywo, nie? Właśnie, bo jakbym chciał już robić coś prosto, to zróbmy coś prosto. Dobra, zacznijmy. A, nie da rady. Ale stąd już teoretycznie dojdę. Teraz jest pytanie, tylko czy ja jestem w tym momencie. A, dobra, to się obraca. Czy ja jestem w tym momencie prosto na tych drogach? Chyba prosto, nie? Wybuduj kopalnię siarki. Dobra. Okej, okay, tylko gdzie są kopalnie siarki? Duża kopalnia piasku. Kopalnia siarki. Czemu nie mogę? Drogi ma być cały czas. A, tu jest, dobra. To jakoś. A, bo to jest. Duża kopalnia, dobra, sierota ze mnie, nie? Kopalnia siarki, jak to wygląda? Jak to się obraca? Obraca się. Nikt nie wie, jak się obraca. RE? Czy jakimś coś w tym stylu? Nie, E to jest wynalazki. Wow, dobra, to wrócimy za chwilę.
Jednak. No dobra. Wydaje mi się, że to musiałoby wciągać tutaj to coś, nie? Wybuduj kopalnię piasku? Okej. Piasku po tej drugiej stronie jest u nas dostatek, więc no dobra, niech będzie tak. EQ, widzicie? EQ, co się robi, dobra, nieważne. Wybuduj betoniarnię, ale wiecie co? Dobra, moment, moment. Bo to oznacza, że jak to wszystko musi być drogą, to właśnie, one też muszą, widzicie, być połączone, więc to nie jest taki trywialna rzecz, tylko ogarnęły się? Tak, połączyło się, nie? No dobra. Nie wiem, czy nie za blisko tutaj coś stoi, bo teraz ta betoniarnia jest tutaj, jaka ona jest duża. A patrzcie, tu się wciśnie, a tu teoretycznie też. A, ale już widzę problem. Mógłbym to dalej zrobić, nie? To można przesunąć jakoś? Jest jakaś opcja przesuwania? Jest. O kurde, no dobra. Bo wiecie, o co mi chodzi, bo sobie tak teraz właśnie patrzę na to i tak sobie pomyślałem, że można by mieć tak, jak ten beton by sobie był tutaj, nie wiem, gdzie on ma ten wlot, a tu jest wjazd, to można by je robić po obydwu stronach i tylko że właśnie kopalnie siarki by musiało być tu, więc to też nie tak, nie? To nie tak hopsiup. Pomysł dobry, ale zdecydowanie, to jeszcze coś się łączy, nie wiem, o co chodzi, czyli te kopalnie by musiały mieć drogę bardziej tu. O. I tutaj mieć czyste, jak to się wyrzuca, właśnie, i tu by musiało być czyste, żebym mógł tu stawiać same kopalnie, dobra. I teraz tak, stąd tu też da radę, nie? No właśnie, tylko teraz nawet za daleko chyba, chociaż... Dobra, to nie ma aż takiego znaczenia, tylko to bym teraz... Fajnie, że to można przestawiać, super rzecz, powiem wam szczerze, to w niewielu grach taki numer działa. Wiecie co? Ja bym tutaj zrobił na przykład, o... Pyk, pyk, nie wiem ile mamy, aha, tu mamy też, ale dobra, robimy betoniarnię, więc chyba nie będzie tak źle, jak ją zrobimy. O, i byśmy mieli, a czekajcie, betoniarnia potrzebuje dwie siarki, jeden piasek. A, czyli przynajmniej muszą być dwie kopalnie siarki, wróć. To już tak na chłopski rozum, dobra, i dobra, i oczywiście betoniarnia się... Gdzieś tu po środku postawia, zobaczymy, bo tutaj podobno jest problem właśnie z korkami i tym. Trzeba będzie mieć to na oku. No dobra, mamy. Skrót informacji o mieście. Co to jest? No super. Miejsce. A, jest. Panel pozwala szybko skontrolować swojego miasta. Informacje, czyli mamy ile betonu, ile stali, energii zero, dostępne miejsca w domach, miejsca pracy i populacja. No dobra, czyli to mniej więcej wiemy, o co chodzi. Zbuduj drogę bądź kopalnię z fabryką betonu. Mamy. Halo. Czyli rozumiem, że gra nie ogarnęła. Czyli jest te. I tak, w takim wypadku już poszło, chyba nam załapało, nie? Nie. Aby połączyć kanał, no, nie jestem już połączony, nie wiem, być może trzeba jeszcze raz, czekajcie, usunąć. Całość wszystko usunę, postawię tą fabrykę, tak jak chcieli. Fabrykę betonu, tak? O. Aha, tylko to też jest droga. Dobra, to postawię ją tutaj, żeby już tak było. Walne drogi, na nowo. I teraz już powinno załapać. Jeżeli nie, no to trudno. To ja nie wiem, o co chodzi. A, wybuduj, był pauza. Wybuduj elektrownię wiatrową, dobra. Czyli tak naprawdę to mogę to spokojnie sobie przesunąć na sam brzeg. A, no dobra. To jeszcze raz. Tak, i teraz... Jak to zrobić, żeby to chciało być gdzie indziej podłączone? Ktoś ma pomysł? Nie, nie ma, nie mam pomysłu, dobra. Bo nie wiem, jak przełożyć ten...
Owszem, o, tak jak robię jest ok, ale tak to automatycznie mi się tu wbija. I... Dobra. Czy to oznacza, że to jest kilka kopalni? Bo ja coś postawiłem? Nie, 0,8 betonu. A, czy jednak to kosztuje? Ale tanio, dobra. Okej, okay, to niech tak będzie. Dobra, my musimy postawić elektrownię. A, czyli tu mamy zasięg. A czekaj, co to jest to... To burze, że się ludziom nie podoba, bo hałas. Dobra, to troszeczkę odsunę w takim wypadku. Nie wiem, jak daleko trzeba. I trzeba by to połączyć pewnie z siecią rozdzielnia. O. Tylko jak to teraz sensownie tu postawić? No powiedzmy, że tak. I na razie po tej stronie. No, tu będą odstępy. No dobra, tak może być. A, jeszcze trzeba by. Tak mniej więcej. Czy to się da? A, da się tak śmiesznie między tym postawić. No dobra, no to mamy niby prąd. Dobra, wszyscy pracują. Chyba pracują, nie? No dobra. A właśnie, zobaczmy, mało siarki, ale właśnie już jadą. Jadą nasi siarkarze. Siareczka jest. Fik, fik. Dobra, przestrzeń magazynowa, teraz piachu trzeba. A jak tam z piachem wygląda? A, dobra, jedzie, bo już myślałem, chciałem powiedzieć, że o, piasek nie jedzie, nie? Co 12 sekund, a to co? To tu odwrotnie, to nam piaskarek więcej trzeba, zobaczcie, to robi co 2,4 sekundy. O kurczę, no dobra, to my musimy mieć kopalnię piachu. Jeszcze kilka, żeby sensownie chociaż tą jedną kopalnię tu ogarnąć, tą betoniarnię raczej, nie kopalnię, nie? O, aż to eto. Co to nie działa? Za blisko droga, czy jak? A, od tej strony działa. Dobra, tylko to trzeba tu postawić, będzie cacy. Dobra, wszyscy są, no bo to wiecie, to co 12 sekund, czyli 3, to 4 sekundy, to jeszcze by nam potrzeba było. Jeszcze jedną, to żeby w miarę porówna była ten, o rany. Właśnie tych gier nie lubię, przez to ciągle trzeba przeliczać co, ile, do czego potrzeba. No, wkurzające to jest, to ma być granie, kalkulatorownia, no ale dobra. Teraz mniej więcej mamy porówno, bo nieco 3 sekundy gdzieś tam powinien się pojawiać to, a tu mamy mniej więcej co 2,5 jakiś ten, tak naprawdę jedna nam wystarczy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że spokojnie jedna nam wystarczy na razie, nie? I będą wszyscy zadowoleni, no i tak mamy aktualny stan magazynowy wielki. Dobra, wybuduj skład materiałów budowlanych. A, dobrze, gdzie jest skład materiałów budowlanych? Duży skład, ale wiecie co, ja bym go wrzucił tu, idealnie pasuje mi. O, proszę bardzo, jest. No, ale powiem wam, że to fajnie wygląda. Całkiem fajne, sprytne są te budynki. Trzeba przyznać, nie? Teraz patrzę, jak to wygląda. No dobra, nawet jeszcze mamy małą nadprodukcję, więc tak naprawdę drugą betoniarnię byśmy pewnie to chyba mogli postawić. No, możemy spróbować. Poczekajcie, bo ile ona robi? A, co 10 sekund. No, teoretycznie możemy jeszcze jedną. Nie ma problemu, powinno się wcisnąć. Teraz gdzie ona? A, tu ma wjazd, no dobra, to jak zwykle. Aha, bo to można było wtedy postawić, no dobra. Wybaczcie, siorbam sobie herbatkę. Dobra. Powinno to jakoś zadziałać. Teraz ci tu mając z zapasów mogą czerpać, że tak powiem, przyjemności, a my tu będziemy mieli... A, ale piachu może być ma... A nie, dobrze, bo piachu i tak jest za dużo, bo ci nie wyrabiają się. No dobra, to powinno być okej. Okay. Wybuduj podstawowy dom. No dobra, tylko teraz pytanie, gdzie go wybudować? Ja bym go zrobił gdzieś w połowie drogi między tym żelazem a czymś tam, przynajmniej na razie, nie? Ale czy co to... Jeżeli to ma być tak City Skylines, to...
To bądźmy bezczelni i zróbmy. Aha, bo ile betonu mamy, żeby trochę nie przesadzić. Zróbmy trochę tych betonowych dróżek. Okej, okay. Nie wiem jak czekacie, bo może przesadziłem, bo nie wiem jakie duże są te domy, ile ich się tu zmieści. O, czyli jednak nierówno postawiłem. Widzicie, jednak nierówno. Wydawało mi się, że równo. No nie, nierówno jest. No dobra. I to mocno nierówno. No dobra. No widzicie, na oko robiłem i się pomyliłem. No to trzeba było o jedno dalej przestawić. A z drugiej strony... Co? Czy to można? Czy to wszystko można? Naprawmy to. Tamto sobie i tak działa samo w sobie. Nie musi się przejmować niczym, jak rozumiem. Nie? Bo to ładnie sobie śmiga. Dobra, a my zróbmy to równiutko tym razem. Jeszcze raz. Wiem, że ten beton chyba tracimy, jak tak go tu wybieram. Dobra, i teraz patrzę, jak to postawić. Teraz jest prosto, nie? Dobra. Dobra, ci tutaj latają, ale widzę, że to tak dziwnie. No, podłączymy. Dobra. Powinno być ok. Jakoś tak strasznie drobi. Powoli mi ta myszka. Jest jakaś opcja w ustawieniach prędkość kamery. O, właśnie. No, dobra, jest. Teraz może za szybko, bo ona drobi, ale jak... No, dobra, przesadziłem. Drobić sobie może i drobi, ale najlepiej tak będzie jak było. Dobra, i teraz te domki, i teraz domeczki. No i teraz ładnie pasują. O, jeden. A, tylko widzicie, no tak, może i pasują, ale drogi nie pasują. Ech. O, teraz mamy skrzyżowanie, bo wcześniej tu było jakoś bez skrzyżowania ta droga. A w ogóle skrzywa, nie? Przez to, że wtedy było krzywo, a ja według tamtego stawiałem, no i teraz od razu lepiej. No i dobra, ile mamy tych domków? Wybuduję jednostkę pozyskiwania pecz. Aha, jeden domek i... A, bo to nie ma powietrza, to nie ma atmosfery. No dobra. Produkcja, jeden tlen i jeden węgiel? Dobrze widzę? Chyba tak. No dobra, stawiamy. Mamy beton i stal. O, jeszcze stal. A właśnie stali w ogóle jeszcze nie wiem. Wybuduj port kosmiczny. Dobra, port kosmiczny spoko. Ale wydaje mi się, że... Może gdzieś odrobinę go odsunę od naszej planowanej, że tak powiem, mieszkalnej dzielnicy. Dajmy go, nie wiem. O, to też jakoś tak dziwnie krzywo. Czemu nie jedziesz prosto? Tylko tak jakoś po krzywemu. To wszystko ładnie jest, elegancko. O, tu idzie prosto. No to będzie tutaj. I damy go gdzieś tu, nie? Dobra, port kosmiczny. Bach, podłączony. Osiągnij populację 22 mieszkańców. Ale my prądu nie mamy. Hola, hola. Beton. O, no dobra, widzę w czym jest problem. W sumie no na razie nie mam chyba innego wyjścia za bardzo. Ale tak mi się patrzę. A, bo same się dodają. Dobra, no to nie jest tak źle. Tylko patrzę, gdzie na maksymalnie mogę je ustawić, w jakiej rozdzielczości, że tak powiem. Dobra, damy tu na razie. Bo chodzi o to, że one muszą, wiecie, dotrzeć tu, do całej naszej. No właśnie, tylko czy my... Tak, najpierw też port lotniczy trzeba by ogarnąć. To może jednak lepiej było, jednak dajmy tu. Niech to idzie tą stroną. O. Potem będziemy najwyżej to zmieniać. O, jest idealnie nawet. Proszę bardzo. O, i teraz stąd. Wejdziemy powolutku, gdzie patrzę. Tu. Nie, czyli tutaj by musiała być. No i powiedzmy, że... A, bo to nie może być. Powiedzmy, że na przykład... A, no właśnie, to może być na drodze.
Nie, no dobra, nie będziemy na razie fisiować. Stawiamy tu. I na wszelki wypadek od razu. I na wszelki wypadek od razu tu. O, dobra. Najmniejszą, powiedzmy, ilością tych kabelków żeśmy ogarnęli. Dobra, i czekamy, bo rozumiem, że dopóki nie powietrze się tu nie pojawi, no to raczej nikt też tu nie zamieszka, nie? Skoro jednak tu nie ma tego tlenu. Dobra, jakaś prędkość maksymalna, please. Żebyśmy patrzyli, co tu się dzieje. Beton się robi, to dobrze, beton się robi. Nie widać żadnych niedoborów, nic się... O, mamy tlenik, dobra. I o, poleciało coś w kosmos, zakładam, że po ludzi. Tak, nie? Patrzcie, nawet zapasy są, czyli teoretycznie jeszcze jedna fabryka by spokojnie się to zmieściła. No to wiecie co, skoro się tak mieści i się ta fabryka była betonu i się dalej, że tak powiem, pieści. A, co to jest te takie... Co to jest? Jak ja tak nastawiam to i to się tak na żółto robi. Plus 8%. To tego to ja nie wiedziałam. I to ma w tym momencie plus 8 razy, plus 24%, 91% wydajności. 83, 124, proszę. Ciekawe, dlaczego ten 91 ma tylko, jak ma więcej. Może go ruszyłem i dlatego, nie? No nie, nieważne. Ale ten ma nieźle, 124% wydajności. A, bo może jest tu, jeszcze z magazynem? Nie, magazyny nie, to tylko wydobycie, może to z siareczką było, nie? Nie do końca rozumiem, dlaczego tak jest, jak mi pokazuje plus 8, bo nie wiem, jaka jest bazowa, może dlatego, nie? Też ma 3. A, czyli bazowa to jest taka niska, czyli jak ja je ruszam... No dobra, czyli to widzicie, taki był bajer, że... Jak się rusza, to się kiepści, czyli nie ruszamy. To się pewnie w trakcie zrobi. Zbyt mało pracowników. 21 osób. Czy to tylko jedna osoba mieszka w takim tym? Nie, 18 jest. 22. Mamy chyba pierwszy ten. To rzecz wymagana. Mieszkańcy mogli się wprowadzić. Jasne. To już wiemy, że zdołać zapewnić te rzeczy, racje żywnościowe. Dom zostanie rozbudowany do kolejnego poziomu. No dobra, czyli teraz potrzebujemy racji żywnościowych. Super. Wybuduj laboratorium. Laboratorium. Cena 30. Gdzie? Laboratorium możemy dać gdzieś, może tutaj, po drodze. Przy tym centrum. W sumie nikomu nie szkodzi, nie? Będzie prąd od razu. Wybuduj fabryka niebieskich pakietów naukowych. A? Bo to jest niebieskie. No dobra, to budujemy fabrykę niebieskich pakietów. Nie, tu chyba droga jeszcze się wciśnie, bo tak specjalnie zostawiam miejsce. Tak, gdyby coś, to nawet ją postawmy. A, tu się nie wciśnie, bo... pauza. Bo to trzeba przenieść. Czyli jednak nie może być niby na drodze, ale tam niby mogło. Dobra, jeszcze raz. Sieć energetyczna, a no, nie no, to teoretycznie, no nie, to tylko tak pokazuje, że może, ale tu nie stanie. O, to trzeba zawsze mieć jakiś kawałek wolnego miejsca w takim wypadku. Dobra, puszczamy czas. Kliknij fabrykę pakietów naukowych, aby zobaczyć listę potrzebnych surowców. Wow, złoże żelaza, węgiel. Jeden pakiet naukowy, dobra, żelaza. No to już teraz wiem, po co żeśmy przy żelazie cokolwiek budowali, więc znowu musimy... No już kliknąłem. Ale dziwnie. A, zbadaj rolnictwo. Nie, no kliknąłem i co? Mam to faktycznie przeklikać, żebyście widzieli? Dobra, nieważne, wiemy, o co chodzi. Musimy pobudować kopalnię żelaza. Kopalnię żelaza. Panie żelazo, kopiemy. Jeden, zobaczymy, jaki ma wydajność, co i 3 i 2 sekundy, dobra, zobaczymy na razie tak. I oczywiście tak, dróżka, dróżka i tutaj dróżka,
Nie wiem, czy to jest dobre, bo się zastanawiam, czy ja tu będę mógł wstawić. Będę mógł wstawić. No, czy nie przeszkadza? I. A. Fabryka stali nie. Czyli tu nie potrzeba nic, tylko czyste żelazo. I wtedy ja nie muszę niczego przetwarzać. No dobra. To wrzućmy od razu ze dwie. Te fabryki i może ten magazyn. Gdzie on był, nie? A, magazyn jest na co? Właśnie, czy magazyn obowiązuje. O, czekajcie, coś tu brakuje. Brakuje siareczki. A, czyli na trzy to już to ciut za dużo, tak? Ciut za dużo. No dobra, jak dam kolejny, to nam będzie za dużo tłód, więc może jednak odpuścimy sobie. Chociaż nie, bo piachu mamy. Ciut, to piachu za dużo. Dobra, to kończymy tak z jednym piachem. I to na razie wyrzucam, tak? Bo to mi nie będzie potrzebne. Teraz to na dwie to powinno raczej wystarczyć. Zobaczymy zresztą. Czekajcie, niech pomyślę. Co 3 niecałe sekundy wychodzi nam jeden ten. To co 9 sekund, czyli co 6 sekund mamy ten. No to powinny się nam, że tak powiem. Aha, bo to odwróciłem oczywiście. Brawo. Brawo ja. Brawo ja. Dobra, niech będzie tak. Nie wiem, dlaczego tu się nie chce przewrócić na tą stronę, bo wiecie, chodzi o to, że teraz muszą za daleko jeździć, nie? Z tymi wszystkimi pakietami. Dobra, zobaczymy, czy to wystarczy. Dajmy nawet trochę więcej czasu. Dobra, robią się jakieś zapasy, nieźle. Dobra, na razie tyle wystarczy i cały czas magazyn, właśnie. Co my tu mamy? Beton, stal i Adam coś tam. No to nie mamy. A, to nie ma prądu. No to musimy do. Nie wiem, czy nie lepiej zrobić tutaj tak daleko drugi numer z produkcją prądu. Ja bym to zrobił, wiecie. Niech ona tu sobie nawet będzie. O, tu możemy połączyć i mamy święty spokój. Nie wiem, czy to i tak nie wychodzi taniej. Dobra, liczę na to teraz, że będą wyjeżdżać ciężarówki. Wyjeżdżają. A, to pokazuje dokąd jeździ. No dobra, czyli widać od razu, gdzie mamy. Kliknij fabrykę pakietów bankowych. Dobra, zbadaj rolnictwo. Nie wybrano badań. Badania. Jak mam wybrać badania? Tu. Rolnictwo. I później produkcja stali, elektronika. No dobra. Mamy wybrane rolnictwo. Zbadaj rolnictwo. Fabryka pakietów namkowych. Węgla mamy dużo, czyli to wytwarza nam węgiel ten, co powietrze tworzy. Dobra. Cały czas dowozi nam węgiel. O kurde, powiem wam, że. A dobra, widzę, że to jadą już teraz ciurkiem. No i dobrze. Teraz już jest ok. Już ogarniają. Ciekawe, ile ten produkuje. 1 co 16 sekund. No nie wiem, czy nie będzie brakować zaraz. Co 20 zużywa. Dobra, to się będzie i tak magazynować. To luz. To od razu się tym nie martwię. Dobra, niech dowiozą ten węgiel, czy tam raczej żelazo. No i od razu robimy, patrzcie, od razu robimy, od razu robimy. Zbadaj rolnictwo, czyli to musi procentowo polecieć, czyli pakiety muszą być przewiezione tak, tu i tu nagle się tworzy się. Tak, tworzy się. No dobrze, moi drodzy, to robimy rolnictwo. Cokolwiek by to nie było, patrzcie, chyba nam to zadziałało. Tak, jest tak na cacy. Ja bym nawet powiedział, że za dużo mamy tego. O jedną nawet tu jest za dużo. Taki bajer. Ile mamy w ogóle właśnie? Jakie mamy zapotrzebowanie? Gdzieś tu jest jakaś energia, poziom miasta. Tu 40 na 11 zużywamy. Luzik. 32 miejsca pracy, 28 osób. Znaczy się, potrzebujemy. Wiesz, badania. Dobra, co byśmy chcieli? Ja bym wziął stal, bo tu widzę, że stal się często robi, a mamy
Żelazo i węgiel to będzie pewnie można stal zrobić. Dobra, my tu mamy, odblokowaliśmy nową technologię, więc możemy teraz zbudować podstawową farmę. Hurra, dobra. Ale zanim podstawową farmę wrzucę, to ja bym tu ludków dał. Ludków bym tu dał. Ile mi tych ludków jeszcze się zmieści? Raz, dwa, a co są po dwa, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i droga. Czyli. Czy nie będzie porówno? No trudno. Moglibyśmy tam przesunąć, ale wiecie co? Nie będę fisiował, tylko od razu postawię tutaj. A, tutaj jest. A, tu też mogę. Tak zrobić i teraz tu powinny nam się cztery kolejne domki pomieścić. Tak? Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra. Chcę, żeby, wiecie, jak mamy miejsc pracy 32. Populacja 28, teraz 36, dobra, a my musimy farmę. Farma, podstawowa farma. Okej. Nie wiem, gdzie ją pobudować. Czy to ma być blisko ludzi, czy daleko od ludzi? No to jest pytanie, nie? Dobra, wrzućmy ją tu, bo tu mamy prąd. Cokolwiek by to było. No ale że się tutaj można przenosić, więc jest cacy pod tym względem, dobra. Osada zaspokojenie potrzeb mieszkańców spowoduje automatyczną rozbudowę domu. Ha. Badania ukończone, mamy fabrykę stali. No dobra. Czyli możemy sobie wrzucić kolejne. Nie wiem, czy drogi jednokierunkowe niekoniecznie, a tu potrzeba nowego zielonego, więc jedziemy na razie po niebieskim, co się da uzyskać bez problemu. No dobra, no to tutaj. Aha, co oni robią? Nic. 114 sekund, jedno żarcie. Ile byśmy potrzebowali? Pół na minutę. Bo zakładam, że to jest na minutę. A tutaj robią jedno na 14 sekund. Czyli powiedzmy 4 na minutę robią. No to wystarczy nam na 8 domków, tak? Jak są w pełni zamieszkane, zakładam, nie? Tak. A, ale one się powiększą, więc to nie tak hop-siup, to wystarczy na te małe, ośmioosobowe pewnie. Chyba, że one zawsze będą ośmioosobowe. Zobaczymy, żeby nie było, nie? Ale zdecydowanie można by mieć tych domków więcej, tylko też się zastanawiam, czy jest to taki sens, czy nam jakiegoś bezrobocia sobie tu nie zrobimy. Nie wiadomo dlaczego. Na razie mamy 36 dostępnych miejsc w domu, więc luz. Jestem ciekaw jak tu. Aha, tu się tak zapełnia, tu się jeszcze nie zapełniło, a to ciekawe. Co, oni jeżdżą tylko tutaj, tu nie jeżdżą? Jak to wygląda? 33% wydajności. Aha, ludzi nie mamy, pracowników za mało. Dobra, no dobra, to jeszcze ten domek byśmy mogli postawić. Niech sobie tam będzie. Wydaje mi się, że tutaj też dróżkę dorzucimy. O. Będzie zawsze trochę lepszy dojazd, wyjazd i przejazd. A może gorszy, bo to też niedobrze, jak tak często się robi skrzyżowania. No zobaczymy. Tu jest plus tego, że to wszystko można poprawić, więc to mi się akurat w tej grze naprawdę podoba. I jakoś tak całkiem. Dobra, mamy 44. Ja bym nawet zrobił ze dwie te farmy. Właśnie, robimy w tą stronę. Dobra, bo tam tak postawiłem trochę na wariata. Teraz jak już wiemy jak to działa, to by można było ją postawić w tą i tu walnąć drogę, nie? Postawmy ją tak. O, na przykład, ale to nie oznacza, żeby tu na przykład nie walnąć jakiejś kolejnej, co ja robię, to nie wiem. Dobra, drogi. I jeszcze tą faremkę. Mam do 2 MW zżera, no to tak sobie wiecie, tu stawiam, ale. Oj, to w ogóle by trzeba było. Tak, poprzenosić, dobra. Elektronikę też mamy, dobra, bo to wiecie co, priorytetyzacja produkcji jest coś takiego. A, czyli gdzie co priorytety, gdzie co idzie, rozumiem, tak?
Spójrz na informacje o produkcji, konsumpcji surowców, aby dowiedzieć się, czy produkujesz wystarczająco, by zaspokoić popyt. Jeśli chcesz uzupełnić magazyny, musisz produkować więcej niż używasz. Aha, czyli tu mamy 57. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Tutaj pracowników. Ilu mamy? To, co się zna czerwono. Produkcja 8,4, a zapotrzebowanie, a czyli jednak piaseczku zacznie nam brakować za chwilę, widzicie? Czyli to jednak tutaj jest podane. No dobra. 3,8 tlenu zużywamy tu, żarcie 5 zużywamy. O! Dobra, czyli jednak piaseczku nam zacznie brakować, więc dobra, dorzućmy tu jednak tą piaskarę jedną, ale się tu narobiło. Czekajcie, dorzucę piachu kopalnie. No to będzie pewnie zaraz, no jeszcze mają zapasy, a to będzie, poczekamy, aż się zapasy skończą, no nie ma sensu. Dobra, i teraz tak, co my tam mieliśmy? Budynek jest pełny, zaspój dodatkowe potrzeby, mógł zostać rozbudowany. Teraz nie wiem, czy one muszą być w pełni, czy wystarczy, żeby zawsze było zero coś tam. Ciekawe jak tutaj ta gra to traktuje. Dobra, my lecimy dalej. Laboratorium. Mieszkańcy, poziom taki. Zielona nauka. No to też by nam się przydało, ale AGD raczej. Fabryka sprzętu. Będzie szybciej, nie? Bo aż tylko 20 potrzebuje. O, coś mamy. W tym panelu znajdziesz mieszkańców. No dobra. Konieczna jest rozbudowa, to my wiemy. Twoje miasto osiągnie status osada, gdy co najmniej 5 mieszkańców osiągnie poziom drugi. No dobra, to na razie nam statystyki miasta. A, tutaj też całkiem ciekawe, populacja. Miejsca dostępne w domach, wskaźnik imigracji. Dobra, piasek, siareczka, betonik, prądzik, żelazo. No dobra, no tutaj wiadomo, o co chodzi, nie? Wizualizacje, nie wiem o co... Wydajność budynków. A, jak budynki są wydajne. No dobra. Właśnie nie wiem, co tu, że jest tylko 67. Czym to jest podyktowane i co jest tu potrzebne. Jakby ludzi nadal nie było, nie? Miejsca dostępne, populacja. Czyli cały czas powinni idealnie. 44 na 44 mamy. Dobra, linie pociągów. Pociągów nie mamy. Dobra, moi drodzy, co my tam mieliśmy? Aha, wymyślamy kolejną rzecz, czyli tak, to jest fabryka elektroniki, to nie. Bardziej bym chciał fabrykę stali. Wydaje mi się, że fabrykę stali można by dziabnąć tu. Tak. Zdecydowanie, bo dostajemy bonusik za to. Hurra, do zbudowania wspaniałego miasta. Ukończyłeś samouczek. Cokolwiek by to tam nam mówiło. Dobra, czyli w takim wypadku potrzebujemy tu też magazyn, bo stal już się magazynuje w tych magazynach, nie? No właśnie, stal i beton, więc jest git. To jest dobra, my tu potrzebujemy węgiel. To oznacza, że to jedno, ja nie wiem, czy się będzie wyrabiać. No tu mamy pełno, chociaż czekajcie, zobaczmy teraz na tych węgiel. No idealnie, 3,8 na 3,6, więc tu by było idealnie na razie. Zobaczymy, jak tam produkcja stali pójdzie. Zdecydowanie piasek zaraz będzie miałczał, że tak powiem, ale to na razie jeszcze chwila. Dobra, nie statystyki miasta, zamykamy to. Powiem wam, że budynek mieszkalny został zamieszkany. O, jest, podniosły się level. I teraz AGD jest potrzebne. No teraz chyba to wymyślamy właśnie, nie? No dobra. Ale widzicie? Nie, no racje żywnościowe, ale trochę więcej ludzi potrzeba. Dobra, racje żywnościowe i tak idą dobrze. 83, 67, jeszcze mało ludzi mamy. Zaraz, właśnie, dopiero 40 jest, no to jak widać, jeszcze trochę potrzeba. Dobra, teraz patrzymy, co tu się dzieje. Tu się dzieje, dobrze się dzieje. Wydaje mi się, że mamy tak, spokojnie zabezpieczone potrzeby. A nie, brak pracowników. No właśnie, trochę tutaj mamy pod tym względem słabo. Nie wiem teraz tylko, czy na pewno tyle tego potrzebujemy. Moment, 3 i 2. Nie potrzebujemy aż tyle na pewno. Czyli możemy sobie jedną darować maszynę. Patrzcie, jak się chałupki fajnie rozbudowują. Dobra, ta stal by nam się naprawdę przydała.
50 domku, 42, 42. Z drugiej strony, no właśnie, co byśmy chcieli więcej? Może jednak więcej stali, bo ta fabryka to nam generuje miejsca pracy, nie? Co prawda tylko 3, czyli szału nie ma, ale widzę, że fabryki wszystkie tyle generują. Dobra, jakbyśmy tak ze dwie zrobili fabryki, ja bym się nie pogniewał. I wtedy i tak nie wiem, czy to jest 116, to jest 103, to i tak wystarczy ta jedna. A tu się zawsze przyda, bo fabryki to miejsca pracy. Dobra, mamy AGD. No to będziemy budować AGD, cokolwiek jest potrzebne. Ha, jest potrzebna elektronika. A żeby elektronikę robić, to mieliśmy tu fabrykę elektroniki. Potrzebna jest miedź, moi drodzy. Miedzi nam trzeba. I tu jest miedź. Tu jest miedź i będziemy ją mieć. Ha. Dobra, myślę, że jak tą elektroniczkę dzisiaj tutaj wymachamy i zbudujemy, to wydaje mi się, że będzie można uczciwie zakończyć dzisiejsze zmagania i dacie mi znać, czy warto dalej się w tą grę zagłębić, czy może was nie obchodzi. Nie wiem, ile tej miedzi, one zawsze dużo to robią, znaczy dużo, wydaje mi się, zawsze sporo. No, dobra. Tak jest, a tu czy jest coś, miedź jest potrzebna. Nie, nic się nie przetapia, czyli do fabryki elektroniki potrzebna jest surowa i żelazo, a więc może jednak żelazo, ha, może być za chwilę, moi drodzy, przydatne. Ile tu potrzeba? 1 do 1, a to aż też tak dużo nie, dobra, ale mamy zadanie, żeby przyłączyć tu trochę prądu. To nawet pozwolę sobie zrobić. O, proszę bardzo. Ciach. I teraz trochę stali, czyli żelaza. Tylko kwestia jest tego, że tego żelaza to i tak chyba będzie nadmiar. Zaraz zobaczymy. Tak, żelaza jest ok. Węgla, właśnie. Węgla jest mało. Czyli nie ma wyjścia. Musimy postawić, gdzie to było. Czemu to się nie chowa? Tu chyba w domkach gdzieś było? Nie. Gdzie był ten tlen? Tu. To zdecydowanie musi być więcej. Dobra. Stawiam tu. Czy jest jakaś opcja, że ja mogę sobie produkcję węgla inaczej ogarnąć? Bo to nadal za mało widzę. Mam co 16 sekund. No, to jeszcze jedno jest chyba potrzebne. Zobaczymy, bo na razie wszędzie, no bo tu jeszcze mamy zapotrzebowanie też, nie? Ciągłe. Fabryka niebieskich robi ostro, dobra, ale my byśmy teraz zrobili co? Zieloną naukę, no bo potem już tylko nam jest potrzebna zielona nauka. Dobra, no to jeszcze jeden ten tlenowy. Bo to jest jedyne miejsce, faktycznie, kurczę, jedyne miejsce, gdzie to dobra, potrzeba też ludzi. Widzicie, już nam się zrobiło 60 miejsc pracy, więc nie ma się co obijać. Stawiamy ludziów więcej. O 2, nie no, o 2 chyba powinno być ok. 10 na 1, 7, tak, dobra. W końcu też węgiel nam podskoczył, bo mamy już kilka tych. Dobra, tlen zaraz dostaną, wszyscy będą szczęśliwi. Okej, moi drodzy, jest dobrze, tam piasek, wróćmy, jak wygląda. Jeszcze mamy jakieś zapasy z tym. Dobra, myślę, że można odpalić kolejną piaskarę. Zresztą dużej różnicy nie ma, no ale dobra, żebyśmy nie byli, że zaraz nam piasek gdzieś tam zabraknie, czy coś tam. Dobra, teraz już mamy. No, zobaczymy, czy będzie. No, jeszcze nam brakowało, czy jakaś tam produkcja nam wystarczy. No, bo teraz to minimalnie nawet brakuje, nie? To przy tych zapasach, no, w sumie nie ma zbytnio wielu. Zobaczymy. Jednak początkowa ilość jednak wcale nie była za duża. Dobra, 14, mamy lekką nadwyżkę, zbyt mało pracowników, fabryki nie pracują, spoko, spoko, już się ludziska
Populacja 49. Nie wiem, czemu jest tak na czerwono. 74 są dostępne, więc budynek został rozbudowany. Bardzo ładnie. To nas cieszy. To nas bardzo cieszy. Tak, tylko że nie ma i tak ludzi, nie? No dobra, ale teraz jest miejsca na ludzi pełno wręcz. Dobra, zróbmy tu od razu drogę na przyszłość. 80 osób może mieszkać, to spokojnie, nie? Dobra, wygląda na to, że produkcja tu 8,1, trochę węgla znowu brakuje. No dobra, ja bym tu dorzucił jeszcze małe co nieco. To powinno nam pomóc. I odrobinę siarki. A, no proszę. Czyżbyśmy siarkę do czegoś innego używali? Jak dołożę drugą, to będzie straszna nadwyżka z drugiej strony. Ale być może, moi drodzy, sytuacja jest taka, że ta siarka do czegoś nam jeszcze się przyda, więc dobra, stawiam jeszcze jedną. Teraz będziemy mieli zdecydowanie nadwyżkę. No właśnie, 33 na 28. Nawet nie wiem, czy nie warto by kolejnego betonowego cudaka tu postawić, czyli fabryczki betonku. To nam oczywiście spowoduje, że mamy za mało piasku, ale to też nie jest problem, że jeden piasek tu dołożyć, kolejny. Nawet z lekką górką, o. Proszę bardzo. I teoretycznie... No mamy, że prawie, że na zero wyjdziemy. Trudno powiedzieć, jestem ciekaw, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, ile kto wyjdzie. A, wychodzi w miarę, nie? Nikt tu nie krzyczy, więc całkiem. W sieci nie ma dość energii. Raczej energia jest, tylko problem polega na tym, że my mamy tak podzielone te nasze sieci na pół. Ale myślę, że możemy sobie spokojnie... A, nie wiem, czy ten... A, dobra, czyli to nie jest hałas, tylko to jest opcja wydajności, że one nie mogą być ze sobą zbyt blisko. No, ale myślę, że 97% się nie pogniewamy na siebie. Niech to wszystko będzie wpięte. Zdecydowanie tak jest, 59 na 35. Nadal mieszkańców mało. Bo AGD nam nie pracuje, znaczy nie ma AGD, więc może nie chcą przyjeżdżać, cholewa ich tam wie. Dobra, ale już się robią, zdecydowanie robią się elektronika, to znaczy, że jest więcej tych fabryk potrzebnych. Nie, to jest tu. Bo to za mało. Teraz patrzę tylko, czy nie przesadzam. Bo to jest miedź i żelazo, jak tam z żelazem wyglądamy. Dobra, jeszcze się spokojnie łapiemy. I ta fabryka w końcu elektroniki, nie? A, dobra. Zobaczcie, takie buty. To ja ją tu postawię. Będzie lepszy numer. Dobra, pobudują coś, to bo nagle wychodzi 0,5, trochę mało, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? To też trochę żelaza trzeba. Patrzę na żelazo, tak na plusie nadal, więc nie jest źle. Aczkolwiek, bo to żelazo ma kawałek drogi, żeby tu do nas dojechać. Dopiero tu widzę lecą pojazdy z żelazem niebieskie. Dobra, czas naprzód, moi drodzy. 60 osób strasznie powoli przybywają, nie? To chyba trzeba na maksymalnej prędkości lecieć. Tylko że jak się człowiek uczy, to tak niechętnie to robi, no bo jeszcze nie zna, nie wie, o co chodzi, żeby czegoś nie przegapić, nie przesmarować. Dobra, proszę tu przyjechać, to i tak powoli ten maksymalna prędkość widzę. Myku, myku. No, dojeżdżamy, dobra. Tu już robimy układy scalone. Jeszcze tu potrzebujemy, żeby coś dowieźli. Czyli oprócz elektroniki trochę blachy i będziemy mieli gotowe produkty. I są. Pierwsza partia już się tworzy.
A, nie tworzy się bez brak pracowników. Czyli okej, dobra, no to czekamy, aż się nam tu wprowadzą. Na razie nic więcej nie robię, bo ludzi i tak mamy, jak widać, mało. Jak z żarciem wyglądamy? 6-4 na 2-4. Ta elektronika, widzę, słabo idzie, nie? Czyli by trzeba było dwie fabryki elektroniki. No dobra. Bo tutaj. Aha, ale na razie my nie mamy żadnej produkcji. No to dobra, dobra, spokojnie. To nie tak szybko, nie? 36 sekund, dwa kawałki. Ile tego potrzebują? 0,5 na minutę. No może jednak brakować, ale zobaczymy. Jak się w końcu ludzie pojawią. Mamy 66 osób, a 89 miejsc pracy, także widać, że nie ma tak lekko, tym bardziej, że ten tlen też, ludzie do pracy są potrzebni. No, 67 już jest lepiej, na żółto się zrobiło. Dobra, wiecie co? Ja bym od razu postawił więcej chałupek. Niech już się dzieje. W sumie to nawet bym od razu do końca zbudował cały kwartałek tutaj. Dobra. Jak to jedzonko wygląda? Żelaza nam troszeczkę blokuje, ale to nie problem, bo to oznacza, że wystarczy koparę podpiąć i już nam nie będzie brakowało. Prądu nam tylko trochę zużywa, ale to produkcja. Produkcja, proszę, już jest dobrze. Cały czas ta elektromagika tylko nam tutaj brakuje, ale to też jest inna bajka. Czekajcie, jeszcze tu patrzę, że są poziomy. Mamy mieszkańcy drugiego poziomu, są tylko, proszę, nie ma nawet pierwszaków. Same misiaki, debeściaki, nie? Dobra, ten już się sam rozbudowuje, ten też. A ten za 40 coś sekund będzie. No i dobra, jak tam z żarełkiem? 7, 2 na 3, 2, czy tam 3 coś. Dobra, to na razie jest dobrze. 75, moi drodzy. No, powoli chyba zaczynamy coś produkować. Nie, nadal jeszcze nikt nie pracuje. No dobra. No co, trzeba było poczekać. A, jak wygląda wymyślanie? Nadal idzie zielona nauka. Dobrze jest. To się robi na bieżąco. Bardzo miło. Kopcą i dymią, ale swoje robią. 78, moi drodzy, nie jest tak źle. 79, 80. Czy ktoś tu już pracuje? Nie. Nie ma chętnych jeszcze. Zielona nauka, dobra. To niech tam sobie badania lecą. Dobra, to i tak oznacza, że aluminium możemy jeszcze na niebiesko zrobić. To lubmy aluminium. Na razie nie biorę się za zieloną naukę. A, bo tu potrzeba, o matko, ale jest na siarkę, widzicie? Zapotrzebowanie, więc to nie będzie problemu, że mamy nadwyżkę. Niech się nawet ta nadwyżka tam robi. No i nadal jeszcze nikt tu nie pracuje, aż mi się nie chce wierzyć normalnie. No, tutaj już tak, tutaj też, a zobaczcie, tu jeszcze nikogo nie ma. Dziwne. 87. No już powinien chociaż jeden się pojawić. Halo, halo. 88. O, poleciał nasz dostawca orbitalny, więc liczę na to, że się pojawią jednak niedługo pracownicy. No bo to dokładnie już czterech tylko brakuje, więc to już by ktoś mógł pracować. Halo, 90. O, przyleciał. Naprawdę? Jest! Zobaczcie, jest. Pojawiła się pierwsza osoba, 92. Dwie i dobrze, to jest ok. Dobra, moi drodzy. No i co? No to działa. Zobaczymy teraz, jak wygląda produkcja. 3 na 3,5. Zobaczymy, jak będzie full wypas. Właśnie, 116% wydajności. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jest dobrze. 3,9 na 3,6, czyli wszyscy ci będą happy i będą za chwilę nam szli w górę, że tak powiem, jak zaczniemy dostarczać im AGD do domków. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Powiem wam, że
nie jest zła, jak Factorio mnie nie wkręciło, City Skylines trochę mnie zamęczyło, tak na razie to jest całkiem przyjemne. To co, moi drodzy, nie? Zostawiam z takim widoczkiem, może takim ładniej, o, żeby było widać tam w tle, co się dzieje. I żegnam się z wami, a czekam na wasze opinie w komentarzach. Co sądzicie o tej gierce? No i oczywiście, czy byście chcieli 3 odcinki, czy może więcej? Zobaczymy, bo ja tak 3 standardowo z każdej robię, więc mniej więcej, jeżeli w miarę jest sensowna. Więc zobaczymy, jeżeli byście chcieli więcej, no to można zawsze jeszcze jakieś dodatkowe kilka nakręcić. A na razie, trzymajcie się, hej hej.